Był rok 1920, kiedy tutaj w Haszlachu rozpoczęła się historia zespołu śpiewaczego, chóru, który utworzony został przy filiale parafii ewangelicko-odpuskiej w Cieszynie, tu w Haszlachu. Dziś, po 100 latach, świętujemy jubileusz chóru. Szacowny jubileusz stulecia, który niestety ze względu na pandemię czekał na ten dzisiejszy wieczór. Czekaliśmy wszyscy razem, by dziś wspólnie świętować, by Panu Bogu za to 100 lat śpiewania na Jego chwałę i zbudowaniu wiary tych, którzy śpiewali i słuchali, śpiewają i słuchają, by Panu Bogu za to podziękować. Pragnę dzisiaj bardzo serdecznie przywitać wszystkich na tym jubileuszowym koncercie. Bardzo serdecznie i gorąco witam zwierzchnika naszej diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Odpuskiego w Rzeczypospolitej, księdza biskupa Adriana Kolczaka wraz z małżonką. Bardzo, bardzo cieszymy się z obecności księdza biskupa wśród nas. Bardzo serdecznie witam księdza Władysława Wartuloka, który jest przewodniczącym Komisji Chórów i Orkiestr diecezji cieszyńskiej. Bardzo cieszymy się z obecności. Bardzo serdecznie i gorąco witam przedstawicieli władz samorządowych województwa śląskiego, a także naszej gminy Haszlach. Witam przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego, pana Jana Kawuloka. Cieszymy się, panie przewodniczący, że jest pan dzisiaj tutaj wśród nas. Bardzo, bardzo serdecznie i gorąco witam władze samorządowe gminy Haszlach z panem wójtem, panem Grzegorzem Sikorskim na czele. Serdecznie witam gości z bliska i z daleka, chórzystów przede wszystkim, którzy dziś wraz z naszym jubilatem świętują. Serdecznie witam również gości z daleka, z Niemiec, potomków rodziny Górniaków, którzy byli fundatorami tego kościoła, a jutro będą razem z nami świętowali 150-lecie Haszlachskiego Kościoła, ale dzisiaj są tutaj wśród nas. A przede wszystkim serdecznie i gorąco witam jubilata. Chórzystki i chórzystów chóru Haszlach Zamarski pod dyrekcją pani Krystyny Pękały. Są także tacy wśród nas, którzy śpiewali kiedyś w chórze. A dzisiaj są także z nami. Także bardzo, bardzo serdecznie i gorąco witam również byłych chórzystów. A teraz usłyszymy dwie pierwsze pieśni w wykonaniu jubilata. Fragment kantaty Jezus moją radością Jana Sebastiana Bacha i Can't Help Falling in Love Elvisa Presleya. Dobrze,
Chór w Haszlaku wystąpił po raz pierwszy w dniu poświęcenia dzwonów 18 kwietnia 1920 roku. Jego założycielem był nauczyciel Karol Broda. W okresie międzywojennym chór występował w czasie nabożeństw, śpiewając pieśni wybitnych kompozytorów ewangelickich, m.in. Rozwój chóru zatrzymał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu młodzież reaktywowała w Haszlaku działalność oddziału Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, a powrót z wojennej pożogi Jana Kuli, który objął posadę nauczyciela, katechety oraz organisty i dyrygenta, stał się impulsem do śpiewania. Żywiołową działalność haszlackiej młodzieży dotknęły represje ze strony władz komunistycznych. Funkcjonowanie chóru było coraz trudniejsze, a kolejni dyrygenci, jednocześnie nauczyciele, mogli pracować z kościelnym zespołem śpiewaczym tylko w konspiracji, ze względu na szykany ze strony władz. Przełomowym rokiem działalności chóru był rok 1979, kiedy doszło do połączenia chórów z Haszlaka i Zamarsk, kiedy po raz pierwszy oficjalnie zaśpiewały one razem w czasie dziękczynnego nabożeństwa żniwnego w Haszlaku pod dyrekcją Krystyny Pękała. Od tego czasu chór brał udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach parafii. Tradycją stały się wieczory kolęd, koncerty pasyjne oraz występy z okazji pamiątek założenia Kościoła w Haszlaku, Zamarska, a także Kościoła Jezusowego w Cieszynie. W czasie wszystkich świąt roku kościelnego chór występuje jednego dnia w obu kościołach, w Haszlaku i w Zamarska. Ponadto chór brał udział w nagraniach nabożeństw dla radia i telewizji, co roku uczestniczył w zjazdach chórów diecezji cieszyńskiej i był zapraszany także do innych parafii. Z okazji 300-lecia Kościoła Jezusowego chór brał udział w nagraniu wspólnej płyty zatytułowanej Niech zabrzmią pieśni chwały. Oprócz występów w kraju wielokrotnie występował także za granicą, w Niemczech, Republice Czeskiej, na Węgrzech i na Słowacji. Usłyszymy teraz dwa kolejne utwory, Gdy na ten świat oraz Sia Fama. Yeah.
Jak widać, repertuar był i jest bardzo różnorodny. Od początku swojej działalności chór angażuje się w życie i wydarzenia społeczne. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku w ramach chóru działał zespół folklorystyczny, którego kierownikiem była pani Bożena Grupa. Zespół występował na wszystkich ważniejszych uroczystościach w gminie Chaszlach, na kolejnych jubileuszach wsi Zamarskich, dożynkach gminnych, w czasie uroczystości stulecia szkoły podstawowej w Chaszlaku, dwustulecia szkolnictwa w Zamarskach, dwudziestolecia szkoły podstawowej w Zamarskach. Zespół występował także w czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim. Brał udział w Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Żywcu. Chór zorganizował koncert charytatywny na rzecz Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Był inicjatorem ekumenicznego kolędowania w gminie i wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tradycja tych koncertów przetrwała do czasów pandemii. Chór i zespół występował w Cieszyńskim Teatrze, w Amfiteatrze w Brennej i Jaworzu, a ostatnim akordem jego działania były niedawno przeżywane przez nas wspólnie dożynki powiatowe tutaj w Chaszlaku. Chórzyści podróżują po Polsce, odwiedzili m.in. swoich opiekunów w nowych miejscach służby w Warszawie, Lublinie, Opolu, Wrocławiu, Karpaczu. Przed kilkoma laty chór śpiewał w Fosowskim dwukrotnie na ślubie chórzysty i po latach na uroczystości konfirmacji jego dzieci w tamtejszym kościele. Poza tym należy odnotować występy w różnych kościołach, ratuszach na zaproszenie burmistrzów, w halach sportowych, na rynkach i ulicach wielu miast i miasteczek, gdzie wszędzie był i jest gorąco przyjmowany. Chór prezentował pieśni religijne różnych kompozytorów i nasz piękny cieszyński folklor, także stroje, tańce, pieśni. Także dziś chórzyści są ambasadorami śląskiej, cieszyńskiej, swojej ojczyzny. Usłyszymy teraz dwa kolejne utwory: You Raise Me Up i Hallelujah.
słów o tej tęsknocie. Śpiewaliśmy przed chwilą, że nasz ludzki los związany jest z tęsknotą. Z naszych szeregów odeszło wielu chórzystów. Niektórych strat do dnia dzisiejszego jeszcze nie dało się jakby zastąpić, chociaż wszyscy mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale te straty to była Ulka, to był Jurek, to był Mirek, to było wielu, wielu naszych chórzystów, których tu Państwo zobaczycie na tych plakatach. Oni przez wiele lat z nami grali, z nami śpiewali, byli częścią naszej społeczności. Dziękujemy Panu Bogu za to, że pozwolił im i przede wszystkim nam na to, że mogliśmy ich poznać, że mogli z nami być, z nami śpiewać. Ale do dnia dzisiejszego odczuwamy bardzo taki bolesny i trudny do ukojenia ból. I ta tęsknota w nas tkwi cały czas. Ale to powierzamy Panu Bogu. I teraz, kiedy będziemy śpiewać następną pieśń, mam nadzieję, że moi kochani chórzyści teraz już otrą łzy i będą śpiewać, że tak powiem, z wielką wewą i radością. Imienia Jego wzywał król i zawsze.
Chcę powiedzieć, że dzisiaj bardzo mocno jest reprezentowana tutaj w Krakowskim Kościele Rada Diecezjalna Diecezji Cieszyńskiej, dlatego że członkinią tejże Rady Diecezjalnej jest dyrygentka grupa Krzysztofa Mikoła, a także pan Tomasz Burok, panie radco, a jednocześnie pani burmistrzu, serdecznie witamy także tutaj wśród nas. Chciałbym teraz bardzo gorąco prosić o zabranie głosu księdza biskupa Adriana Szczepaka. Czcigodny jubilacie, proboszcz, biorąc pod uwagę Twoją sędziwość, nam pielgrzymom dał wielki dar, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nasze życie to często wspinaczka po niezwykle stromych zboczach, by chociaż na moment osiągnąć jeden z życiowych szczytów i z niego podziwiać piękno Bożego dzieła. To często bardzo zawiłe szlaki. To wiele zagrożeń. To mnóstwo radości, ale także sporo smutku. Coście już przed chwilą bardzo wyraźnie zaakcentowali. Pragnąc być towarzyszem na naszej życiowej drodze, czyni to w sposób bardzo wieloraki. Ale wśród wielu darów dał nam dźwięk. Dźwięk, który posiada niezwykłą w sobie moc. Dźwięk ten w Bożej mądrości połączył z Słowem. Po to, by człowieka w czasie jego pielgrzymki otulać. By go motywować do różnych działań, zwłaszcza wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma po co, że nie warto, że brak mu sił. Dźwięk połączony z Słowem niesie często ogromny ładunek pociechy i potrafi dzięki Bożemu Duchowi wyrwać nas z naszego marazmu, z naszej depresji, z naszego smutku. Ten dźwięk połączony z Słowem jest w stanie otulić nas tak pięknie, tak silnie, że czujemy oddziaływanie Bożych dłoni. I mimo iż przed chwilą jeszcze właściwie wydawało się, że znajdujemy się w pełni burzliwej nawałnicy, to w tych dłoniach zyskujemy spokój i pokój. To te dźwięki połączone ze Słowem rodzą w nas wzruszenie. I nie jedna łza nie tylko na zewnątrz spływa naszych policzków, ale także płynie w naszych wnętrzach. Ale już za moment, tak jak to przeżyliśmy przed chwilą, te łzy są osuszane nadzieją, pewnością, wiarą,
Wspominaliście przed chwilą tych, których głosy przebrzmiały. A jednak jako chórowa rodzina bardzo wyraziście je słyszycie, bo doskonale je poznaliście. To jest wasza służba przez 100 ostatnich lat. I dziś w imieniu Rady Diecezjalnej chciałbym za tę służbę podziękować. To jest służba, którą czynicie w stosunku wobec siebie samych. Ale także to jest służba, która oddziałuje na tych napotkanych na waszej drodze. A jak słyszeliśmy, a jak widzimy, a jak z pewnością jeszcze zobaczymy, było tych ludzi bardzo wielu. Możliwe, że niejedni poprzez aplauz wyrażali swoje podziękowanie. Możliwe, że inni podeszli, aby uścisnąć waszą dłoń i poprzez wyraz twarzy dać wam znać, że wasza służba jest niezwykle cenną, istotną i ważną. Bo Bóg poprzez tę służbę pragnie, aby pieśń, która w ciemną noc na polach betlejemskich pojawiła się w związku z niezwykłym wydarzeniem, stale na nowo docierała do ludzkich serc. To była pieśń wówczas aniołów. To one zainspirowały nas w całej pełni, by oddawać Bogu chwałę. Bo to nie tylko w tych dźwiękach powiązanych ze słowem Bóg pragnie nas przygarniać. Bóg pragnie do nas przemawiać, nas napominać, zapewniać o swoim przebaczeniu, zachęcać do zaangażowania. Ale w tych dźwiękach powiązanych ze słowem my możemy reagować na wielkość Bożego dzieła. Pochwałą, uwielbieniem, oddawaniem Bogu czci. I to jest taki szczególny dialog, który prowadzimy z Najwyższym. W tym dialogu macie swój stuletni udział. Jeszcze raz za tę służbę dziękuję. I życzę, byście zawsze czuli się zmotywowani. Odczuwali w sobie potrzebę, by nadal śpiewać. By ci, którzy potrafią zarówno w Warzlaku, jak i Zamarskach śpiewać, nie opierali się, ale również z ochotą dołączali do waszych szeregów. Żeby odkryli, że to przekazywanie sztafety jest niezwykle ważne. Gdyby nie miało miejsca, nie bylibyśmy uczestnikami jubileuszu, bo przecież nie wyglądają na studentów. Życzę wam, żeby ta przygoda była zawsze wielkim spotkaniem z Bogiem. Byście sami mogli czerpać profity z tego spotkania, ale obdarowali tym, co otrzymacie, innym. A wśród tych, którym dziękuję, w sposób szczególny chciałbym podziękować radczyni diecezji cieszyńskiej, ale przede wszystkim waszej
dyrygentce. Przede wszystkim podziękować za gorliwość, bo często wiem, jak bardzo się spala, by motywować, angażować, jak bardzo jej zależy na tym, by ten ewangelicki chór w tak szczególnym filiale czy w filiałach parafii cieszyńskiej Haszlak-Zamarski rzeczywiście jak najpiękniej śpiewał i realizował swoje zadania. Może to jest troszkę niezręczna sytuacja, ale powiem, że zbliża się wyjątkowy jubileusz. Ja wiem, to może brzmieć załamująco, a z drugiej strony jest czymś uskrzydlającym, że przez prawie pół wieku, jako chórzystka, a także jako dyrygentka, angażuje się na rzecz dźwięków połączonych ze słowem. Ad multos annos, niech Bóg dalej prowadzi, dodaje siły wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Ale i serca każdego z was, bo pieśń jest jedną z największych wartości w przeżywaniu naszej ewangelickiej pobożności. Ona zawsze była dla wierzącego człowieka unoszącym się ku niebiosom hymnem uwielbienia, dziękczynienia i najpiękniejszej modlitwy. I dziś za wasz trud, poświęcenie i oddanie służbie serca
które całą mocą przylgnęły do pieśni. Chcemy w imieniu diecezjalnej komisji do spraw chórów i orkiestr naszej diecezji przekazać Wam wielkie nasze słowa uznania i podziękowania. Ktoś kiedyś powiedział, wszystko co piękne, ujmujące, wyrazić można w pieśni, ale także pieśń jest źródłem, w którym serce człowieka sycić się może bogactwem doznań, ożywiających jego wiarę, nadzieję i miłość. I właśnie tego dalszego umiłowania piękna pieśni i śpiewu tak szczególnie Wam życzymy, bo ono pośród służby, by ono pośród służby zawsze rozkwitało i owocowało, a Pan ku temu Wam błogosławił i obdarowywał. Nie tylko zdrowiem i siłami, ale nade wszystko też mocą wiary, z którą, jak dziś, dalej rozweselać będziecie i rozsiewać owe ziarenka piękna, niosące w sobie bogactwo niezapomnianych doznań. Ku temu niech ożywia wasze serca także strofa poety, który powiada: w Tobie, o Panie, niech wierni się lubują, niebiański dotyk na swej drodze poczują, niech sercem śpiewają i duszą całą, by wdzięczności naszej nie było za mało. W imieniu diecezjalnej komisji chórów i orkiestr z najlepszymi życzeniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszam teraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, pana Jana Kawłowa. Bardzo serdecznie zapraszam. Księże biskupie, księże proboszczu, drodzy jubilaci, moja rola jest zupełnie inna niż tutaj przedmówców, ponieważ ja tylko wyrażam wolę kapituły, która podjęła pewną decyzję. To jest uznanie zasług działalności chóru, działalności poszczególnych osób. Tutaj ksiądz biskup wspomniał o aplauzie i to jest oczywiście najpiękniejsze do każdego chóru, do każdego koncertu. Tutaj jak gdyby droga była troszkę inna, formalna. Był wniosek złożony na ręce kapituły pod znaczeniem Województwa Śląskiego. Oczywiście kapituła konkuruje z tymi ciałami, bo jest około 20 radnych, którzy rozpatrują te wnioski i no, moją rolą tylko jest ten wniosek potem zaakceptować, wręczyć, jeżeli jest taka okazja. Na pewno okazja jest wyjątkowa. Tutaj te dwa jubileusze, czyli jubileusz stulecia chóru i jubileusz 100-godzin Kościoła jest. Ponieważ zaraz przejdę do wręczania, ale też chciałbym się dołączyć do tych życzeń, które tutaj padają. Wsłuchując się w tej pieśni, dużo optymizmu, wiara trwa, to jest pieśni było. Jednak czasami się tak zastanawiam, czy nie potrzebujemy tego powtarzać codziennie, że mamy jakiś kryzys i oby te słowa były zawsze aktualne. A kończąc, to będzie zamiast życzeń. Zacytuję wasze zaproszenie. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego, zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. I myślę, że tego nam najbardziej potrzeba. A teraz już poproszę tutaj, żebyśmy wspólnie wręczyli te odznaczenia.
biskupich województwa śląskiego. Dyplom Twór Mieszany Haszkarz Zamarski wyróżniony został złotą odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego i przewodniczący Sejmik pan Tomulat w Katowice, czerwiec 2022 roku. Poproszę w imieniu kurtu odbieranie, tak powiem, pani dyrektor. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że kto śpiewa, jakby się modlił dwa razy. Dziękuję Wam za te 100, 102 lata. 102 lata to cztery pokolenia, które sławiły Pana i sławiły gminę Haszla, sławiły Haszla Zamarski, sławiły ziemię cieszyńską w kraju i za granicą. Bardzo Wam zazdroszczę tego talentu. Niestety ja tak pięknie śpiewać nie potrafię, ale Wam dziękuję.
dziękuję za to, że jesteście, że wasza pasja rozsławia naszą małą miejscowość. Wspólnie z panem przewodniczącym chcieliśmy wręczyć na ręce pani Krystyny taką pamiątkową baterię, gdzie zawarliśmy podziękowania. Pozwolę sobie je odczytać. Ewangelicki Księżyc Paweł Szamalski. Z okazji jubileuszu stulecia waszego chóru, obchodzonego w tym roku wspólnie ze 150-leciem Kościoła Ewangelickiego w Arlachu, obecnym i byłym jego członkom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania. Nasze słowa kierujemy zarówno do kierownictwa zespołu, jak i wszystkich osób, które w minionych latach angażowały się w jego działalność, utrzymując pokoleniowe, przyjacielskie relacje, jednocześnie bezinteresownie dzieląc się z innymi swoim talentem i pasją. Szczególnie gorąco gratulujemy nadania Ewangelickiemu Chórowi Karla Samarskim złotej odznaki honorowej za zasługi na województwa śląskiego. Prosimy przyjąć życzenia prawdziwej radości i satysfakcji z twórczej pracy, osobistego spełnienia podczas kolejnych lat, owocnej aktywności artystycznej i wychowania kolejnych pokoleń oddanych chórzystów. Podpisali przewodniczący Rady Gminy Sławomir Kolonda i Wójt Michał Szczepański. Szanowni Państwo, drodzy turyści, drodzy chórzyści, ja w imieniu Rady Gminy Harzlach chciałbym przyłączyć się do wszystkich pięknych słów wypowiedzianych przez moich poprzedników, jak również Wam życzyć samych sukcesów i gratuluję Wam tak pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie. Wiem, że to jest ogromny szmat czasu, 100 lat działalności. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję Wam serdecznie za opiekszenie wszystkich gminnych uroczystości. Dziękuję. Chcę powiedzieć, że po koncercie będzie czas na życzenia, gratulacje. Będzie też czas na wspomnienia i podziękowania. A jedne słowa muszą tu jeszcze paść. Słowa podziękowania w imieniu całej Cieszyńskiej Parafii, które pozwólcie mi raz wraz z panią kuratą wyrazić. Chcę podziękować wam wszystkim, drogie chórzystki i chórzyści, za wasze śpiewanie, za tę szczególną służbę słowa. Słowa, które chwali Boga, słowa, które pociesza, słowa, które pomaga wyrazić radość, słowa, które podnosi, słowa, które pomaga świętować. Pragnę wam podziękować za muzykę. Wiecie, ci, którzy mnie znacie, że mnie, w mojemu sercu muzyka jest bardzo bliska. I dlatego chcę, dziękując wam, życzyć, by ta muzyka nie milkła, ale by stawała się coraz mocniejszą, silniejszą. Waszymi głosami, waszymi sercami, ale także nowymi głosami. Życzę wam tego, aby was, drodzy chórzyści i chórzystki, przybywało. Życzę wam tego, byście czerpali radość i dumę ze wspólnego śpiewania. Byście się wzajemnie, każdy z osobna, budowali w wierze, ale też budowali się, tworzeli tej wspaniałej budowy społeczności. Za to chcę wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. W szczególny sposób chcę podziękować pani dyrygentce. Nie będę już wymawiał tego zbliżającego się jubileuszu. Spotkamy się za jakiś czas na nim tutaj, w Karzarskim Kościele być może.
Chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tę wytrwałość, za zaangażowanie, za to, że Pani jest ze swoimi korzystami. Wiem, że to niełatwe, dlatego że często o tym rozmawiamy. Ja nie mówię tutaj o tym, że niełatwo pracować z korzystami, ale to niełatwe szlifować ten diament. Ale efekt jest piękny. Chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa wszystkim. Dziękuję. Zobaczycie Państwo, bo my sobie teraz będziemy przypominać. Nie powiem, jak to wyglądało, kiedy ja z Bożeną siedziałyśmy i oglądałyśmy stare taśmy, stare filmiki na podłodze przed telewizorem i łzy nam tak po prostu leciały z oczu. Chcemy się z Państwem podzielić naszymi wspomnieniami, bo jubilat stuletni chór, no brzmi to bardzo dostojnie i bardzo poważnie. Ale jak ksiądz proboszcz Janusz Sikora pamięta, myśmy przez cały czas byli młodzieżowym chórem. Myśmy byli młodzieżowym chórem i chcemy przynajmniej na chwilę przenieść się w tamte czasy, kiedy myśmy byli znacznie młodsi, co będzie widać na tych zdjęciach, czy na tym filmiku. I chcemy się z Państwem podzielić właśnie takimi naszymi wspomnieniami. To jest akurat kadr z filmu, który został nakręcony w 1991 roku w Folkmarsie w Niemczech. Był taki koncert trzech narodów. Występowali Niemcy, Amerykanie i... I teraz przez kilka minut Państwa zapraszam w taką sentymentalną podróż.
już na żywo usłyszymy naszego jubilata modlitwa o pokój, po której się zabiskupa będę chciał prosić o modlitwę. Teraz.
Módlmy się. Łaskawy, miłosierny, niepojęty, wspaniały nasz Panie i Boże, nasz przewodniku, nasz przyjacielu, nasz Ojcze. Stajemy dziś przed Tobą, aby wznieść pieśń uwielbienia za to stulecie rozbrzmiewania dźwięków połączonych ze Słowem, poprzez które przemawiałeś do nas, a poprzez śpiew tego chóru do wszystkich napotkanych na różnych szerokościach geograficznych, w różnych okolicznościach i sytuacjach. Dziękujemy Ci, że te dźwięki Słowem połączone mogą oddawać także naszą wdzięczność, nasze uwielbienie i naszą cześć należną Tobie za ogrom Twej miłości, Twej dobroci. A zatem pozwól, że podziękujemy Tobie za te wszystkie wydarzenia, za te niezwykłe przygody, za te radości, ale także chwile przerażeń, smutku i w jednym i w drugim czasie byłeś, wspierałeś, pomagałeś. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś tak wielki, tak niepojęty, tak wspaniały. Dziękujemy Ci, że poruszasz ludzkie serca, by wyrażały to śpiewem. Prosimy Ciebie, abyś dotykał się także tych serc, które pięknie śpiewają, a ze względu na złożoność współczesności próbują stale wmawiać sobie i innym, że nie mają czasu, że nie posiadają zbyt wiele zdolności. Panie, daj, by śpiew na cześć Twego imienia nigdy nie przebrzmiała, bo ona zawsze była wielką, wspaniałą skarbnicą. Ona była niezwykłym darem, dzięki któremu dane było przeżyć każdy z darowanych czasów. A obecnie nie jest to prosty czas. I dlatego, kończąc ten koncert, o pokój Ciebie prosiliśmy i prosić pragniemy. Bo tuż obok nadal trwają działania wojenne. A i na całym świecie wiele jest ognisk zapalnych, a także wiele ludzkiego cierpienia, ludzkiej niedoli. Prosimy Cię o pokój. Prosimy Cię, byśmy sami byli sprawcami tego pokoju, ale przede wszystkim potrzebujemy pokoju, którego świat dać nam nie może, bo jest jedynie Twoim darem. Uzbrój nasze serca, byśmy potrafili stawiać opór gniewowi, błędnym zapędom, nienawiści i byśmy umieli pielęgnować pośród siebie miłość, którą najpełniej okazałeś nam wzgórzu Golgoty, darowując za nas i dla nas swojego jedynego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pozwól, że Jego słowami teraz wspólnie zawołamy ku Tobie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie,
Niech Pan błogosławi Wam i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swą świętą ku Wam, a da swój pokój teraz i na wieki. Amen. Muzycznym talent zawsze.
Babcznie, Halina Garbyś, Bożena Kuba, Izabela Kuszka, Magdalena Macura, Monika Macura, Sylwia Szudyka, Anna Witoszek. Głosy alt to Luta Kaczmarczyk, Anna Macura, Renata Misiarz, Renata Pastucha, Bronisława Żyła. Tenory Paweł Cięciała, Karol Wolwarczny, Zbigniew Kiszczak, Andrzej Michalik, ksiądz Mateusz Mędro i Henryk Żyła. A basy to Gustaw Gabryś, Józef Michalik, Janusz Pastucha i Piotr Witoszek. Pod dyrekcją pani Krystyny Pękały i akompaniamencie pana Wojciecha Wantroga. Bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz jest czas na to, żeby też gratulować, żeby składać życzenia, a wszystkich zaproszonych gości zapraszamy teraz na spotkanie z Wami.